malownicze, wygodne, bezpieczne, zielone, komfortowe, różnorodne, wśród dzikiej przyrody, w pobliżu akwenów. Na jednodniowy wypad i kilkudniową wycieczkę zapraszamy na odkrywanie szlaków rowerowych Pomorza Zachodniego. A zaczynamy od Morza Bałtyckiego i trasy rowerowej Velo Baltica, która jest częścią międzynarodowej trasy Eurovelo 10, prowadzącej wokół Morza Bałtyckiego. Velo Baltica to trasa wzdłuż wybrzeża Pomorza Zachodniego, a jej długość to 235 km. Jest to najlepszy i najpopularniejszy szlak w Polsce do spróbowania swoich sił w turystyce rowerowej. Velo Baltica idealnie nadaje się zarówno na krótkie wycieczki wzdłuż morza, jak i kilkudniowe wyprawy rowerowe. Na trasie nie brakuje miejsc postojowych, gdzie można wypocząć, odprężyć się, a w niektórych miejscach naładować sprzęt elektroniczny czy skorzystać z Wi-Fi. Bardzo różnorodny i malowniczy szlak wiedzie przez wiele turystycznych kurortów z ich charakterystycznym gwarem i atrakcjami, jak na przykład ruiny kościoła w Trzęsaczu, które kiedyś znajdowały się w odległości 2 km od morza. Możemy też poznać na przykład polskie latarnie morskie, które stanowią niezwykłą atrakcję. Ale nie brakuje też małych miejscowości z drewnianymi chatami i zabytkami, jak na przykład kościół Wencino. Mało znana perełka na szlaku Velo Baltica, 14-wieczny gotycki wiejski kościół zachwycający swoim wyjątkowym średniowiecznym wystrojem. Znajduje się tu wiele cennych ruchomych zabytków, krucyfiks czy sakramentarium. Duże wrażenie robią polichromie sądu ostatecznego znajdującego się na suficie. Zarówno na szlaku, jak i w jego bliskim sąsiedztwie znajdziemy wiele punktów wartych zobaczenia. Jak na przykład ogrody Hortulus, znajdujące się w Dobrzycy. To w rzeczywistości dwa kompleksy ogrodowe o różnym charakterze, Hortulus Spectabilis i ogrody tematyczne Hortulus. Oddalone od siebie około 2 km. Nie są połączone, a każdy z nich ma osobny parking i osobny bilet. Hortulus Spectabilis to komplet 45 ogrodów o różnej tematyce, rozłożone na powierzchni 15 hektarów. Do spacerowania i wypoczynku. Ale najciekawszą atrakcją tego kompleksu jest największy na świecie grabowy labirynt z 20-metrową wieżą widokową w środku, z której można obserwować zagubione w tunelach bąbelki i dawać im wskazówki, jak wydostać się z labiryntu. Ogrody tematyczne Hortulus to 30 różnych przestrzeni na obszarze 4 hektarów. To dom dla tysięcy roślin, również tych egzotycznych i unikatowych, które cieszą oczy prawie cały rok, z krótką zimową przerwą. Hortulus to również MPR, czyli miejsce przyjazne rowerzystom. To świetne uatrakcyjnienie rowerowej wycieczki. Pięknych plaż przenieśmy się na Pojezierza. Trasa Pojezierzy Zachodnich biegnie przez 5 pojezierzy: Myśliborskie, Choszczeńskie, Ińskie, Drawskie i Szczecineckie. To jazda po krainie tysiąca jezior. Dodatkowym atutem jest przebieg tej trasy przez 5 parków krajobrazowych. Trasa rozpoczyna się pięknymi widokami na Cedyński Park Krajobrazowy i rozlewiska Odry, które można podziwiać z wieży widokowej na moście w Siekierkach. To tutaj rozpoczyna się trasa Pojezierzy Zachodnich. Most to jedna z najważniejszych inwestycji rowerowych w Polsce. To najdłuższa tego typu przeprawa na Odrze. Stąd wiedzie asfaltowa ścieżka wybudowana na nasypie kolejowym. Pomimo, że teren wokół jest dosyć pagórkowaty, trasa jest praktycznie płaska, bez większych przewyższeń. Oddalona od ruchu ulicznego, jest bardzo komfortowa i bezpieczna. Thank you.
dawniej jeździły tedy pociągi, dlatego na trasie natrafimy na stare dworce kolejowe. Ale taki wyjątkowy jak ten w Klempiczu jest tylko jeden. Skąd pomysł na takie miejsce, żeby stworzyć to? Pomysł powstał dzięki mamie. Ona sobie wymyśliła 6 lat temu, jak ta ścieżka zaczęła tutaj być robiona, że powstanie takie miejsce dla rowerzystów, żeby sobie po prostu odpoczęli. No i tak od tego czasu najpierw była jedna doniczka, druga doniczka, później tych doniczek coraz więcej z tymi kwiatkami. Powstała wiatka dla rowerzystów, gdzie mogą się napić kawy, herbaty, czy nawet zjeść swojego ciasta. Tutaj większość już rowerzystów wie o tym, że przyjeżdża tutaj, wchodzą, robią sobie kawę, siadają, piją, odpoczywają, no i jadą dalej. Jest postawiona puszka, do której każdy, jeżeli ma życzenie, to coś tam wrzuca. Okay. No i wszystko z tej puszki idzie dalej z powrotem na napoje, na kawę, na gaz, na upieczenie tego ciasta. I macie też księgę. Tak, jest księga gości, to jest bodajże 4. księga, do której po prostu goście się wpisują. Liczyliście już, ile osób się wpisało, czy nie? Nie sposób policzyć tych osób. Są to osoby Polacy, są obcokrajowcy. Można powiedzieć, że są osoby z całego świata. Piękne, klimatyczne miejsce na tej ścieżce. Cieszymy się, że to się rowerzystom podoba, że rowerzyści to chwalą i każdy miło wspomina to miejsce. To miejsce jest stworzone tylko naszymi rękami, naszymi środkami, naszym materiałem. No i jest stworzone z serca dla innych osób. Warto zboczyć z drogi do Morynia, miasta otoczonego średniowiecznymi murami. Przy zabytkowym kościele Świętego Ducha można spróbować rozwikłać zagadkę tajemniczej szachownicy. Miasto położone jest nad przejrzystym jeziorem Morzycko, przy którym biegnie słynna Aleja Gwiazd Pleistocenu. Zwierzęta tamtej epoki w swoich naturalnych rozmiarach są dużą atrakcją nie tylko dla dzieci. Jezioro to idealne miejsce na zrobienie sobie przerwy i wypoczynek w pięknych okolicznościach przyrody. Wybierając się w trasę, warto zaopatrzyć się w aplikację Pomorze Zachodnie. To idealna propozycja dla osób planujących wycieczkę rowerową po tym rejonie. W aplikacji znajdziemy aktualne przebiegi tras rowerowych wraz z profilem wysokościowym i podziałem na etapy. Przy trasach zaznaczone są i opisane warte uwagi obiekty i miejsca przyjazne rowerzystom. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w 4 wersjach językowych. Pozwala zaplanować własną wycieczkę i działa w trybie offline. Kolejna trasa rowerowa Pomorza Zachodniego, na jaką się udaliśmy, to trasa starym szlakiem kolejowym, łącząca północ z południem województwa. Szlak ma 190 km i to kolejny szlak, który prowadzi po starotorzach dawnych linii kolejowych. Trasa rowerowa starym szlakiem kolejowym biegnie od Pojezierza Wałeckiego aż do Morza Bałtyckiego. Nie każdy etap tej trasy wygląda tak dobrze jak na przykład ten, na którym się znajdujemy, czyli Połczyn-Zdrój-Złocieniec albo Złocieniec-Połczyn-Zdrój. Tutaj niesamowite na tym odcinku są przede wszystkim krajobrazy Drawieńskiego Parku Krajobrazowego. No i stacje, które zostały przygotowane dla rowerzystów. Są to stare stacje kolejowe, nie wszystkie są odnowione, ale tu w Zajączkowie jest super miejsce do wypoczynku.
Stacja Zajączkowo to modelowy przykład miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów. Znajdzie się tu wszystko. Prąd, woda, ławki, grill i plac rekreacyjny z boiskiem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować tak pięknej przestrzeni. Trasa starym szlakiem kolejowym przebiega przez uroczy Połczyn-Zdrój, najstarsze miasto w Polsce o walorach uzdrowiskowych. Będąc w Połczynie-Zdrój, nie sposób pominąć 80-hektarowego parku zdrojowego, chluby tego miasta. To piękne miejsce wypoczynku z wieloma atrakcjami na jego terenie, takimi jak grająca fontanna, tężnie czy zabytkowa pijalnia wody. Na naszej trasie udało nam się spotkać z panem Wojtkiem z Urzędu Marszałkowskiego, który pracuje w terenie i zna ścieżki Pomorza Zachodniego jak nikt inny. Jest 1100 w zamyśle w tym pierwszym etapie kilometrów tras. Tras, czyli nie ścieżek rowerowych, to też jest ważne. I w tych 1100 400 kilometrów miało być wybudowane nowych odcinków ścieżek rowerowych. I jesteśmy w 70%, czyli można powiedzieć, że jakieś 300 kilometrów wybudowaliśmy. No nie podam teraz dokładnej cyfry, bo musiałbym zajrzeć do kwartalnego sprawozdania. W tej chwili w zasadzie taka kompletność sieci, no to my jesteśmy numerem jeden, a pozostałe województwa są na etapie zupełnym koncepcyjnym. Tak na pierwszy raz jakby na Pomorzu Zachodnim jechać, to która trasa najlepsza? No, na pewno Velo Baltica. No, tylko czyli jednak to... Tak, to znaczy, no bo o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj jest bardzo dużo różnych usług, punktów i No, oczywiście w sezonie, nie? Bo poza sezonem to się wszystko zamyka, ale nawet poza sezonem jest dużo takich miejsc, które pozostają otwarte cały rok i faktycznie można sobie to łatwo zorganizować i się nie martwić, a te inne trasy, no już trzeba troszeczkę więcej planowania poświęcić, bo już tej turystycznej bazy nie ma tak dużo. No jest lepiej bądź gorzej, ale tak wcale dopiero ta baza się, można powiedzieć, też widzimy, tworzy na podstawie tego, że te trasy się pojawiają, co jest super. Się w tej trasy bardzo inwestuje, ale też dlatego, ponieważ ludzie, którzy później tymi trasami jadą, oczekują luksusu, że tak powiem, czyli dobrze przygotowanej trasy, ale też zostawiają bardzo dużo pieniędzy. No. A twoja ulubiona ścieżka w Pomorzu Zachodnim? Albo odcinek. Trudny temat. Nie no, chyba ta... Ja bardzo lubię w ogóle ten rejon, może nie samą tą ścieżkę z Siekierek, tam do Trzcińska i dalej do Chosztna, ale w ogóle ten rejon tam, czyli... Bo ścieżka w Sikierek idzie tak jakby z głębi lądu, wchodzi do granicy, ale ten teren wzdłuż Odry przy granicy, czyli Cedynia, właśnie Sikierki, Gozdowice, tam aż po Kostrzyn, to jest dla mnie magiczny taki teren. Chodzi, że na rower w Polsce najlepiej do Zachodniopomorskiego. Oczywiście. Pomorze Zachodnie to najprężniej działający region na rzecz turystyki rowerowej. Dąży do stworzenia sieci ścieżek rowerowych biegnących przez całe województwo. Już teraz w dużej części można objechać ten rejon, korzystając z bardzo dobrze przygotowanej infrastruktury do turystyki rowerowej. Także nie czekaj, wsiadaj na rower i wyruszaj w poszukiwaniu własnej przygody.